Jeżeli jesteśmy w temacie miłości i jeżeli jesteśmy w temacie uczuć, no to chciałam Ci pogratulować, bo już niebawem ponownie zostaniesz tatą. Tak, chciałbym, żeby mój syn na imię miał Romeo. Kaśka, powiedz, że tak. Popek, ale czy Ty byś chciał, żeby Twój syn poszedł w Twoje ślady? Absolutnie nie. Chciałbym, żeby poszedł w Twoje ślady. W moje, czyli... Żeby tego pana, który trzyma kamerę, w jego rodzeństwo, nawet w jego okulary, które wyglądają na Kevinie, za żadne skarby nie chciałbym, żeby następny taniec okazał się, że fame jest ważniejszy od skillsów tanecznych i żeby mój syn poszedł w moje ślady, a nie w twoje. Tego bym sobie życzył, żeby poszedł w twoje ślady, a nie w moje. Czy teraz inaczej przygotowujesz się na nadejście dziecka niż 8 lat temu? Oczywiście, że będę starał się być jak najlepszym ojcem. Pierwszą karmić będzie dziecko, wiadomo kto. Będę bardzo je kochał ponad życie. Mam nadzieję, że będzie podobny do mnie, chociaż krwią albo charakterem. A co czułeś, gdy dowiedziałeś się, że to syn? No bo tak się mówi, że wiesz, prawdziwy facet właśnie musi spłodzić syna. Nie docierało do mnie do momentu, dopóki się o to mnie zapytaliście na wizji. Naprawdę ciężko to przyjąć, chociaż ten brzuch już rośnie, ale tutaj tańce, martwienie się o moją siostrę, mojego brata Masaraka, no bardzo nie chciałem. Chyba sobie nigdy tego nie wybaczę, że oni odpadli dzisiaj. Popek, a zamierzasz być przy porodzie? Zawsze byłem, zawsze będę. Dobrze, dziękuję Ci w takim razie za rozmowę, no i trzymamy kciuki za kolejny taniec. Dziękuję, kochana. Piątka. Piąteczka.